Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sunny Colors i kontynuujemy naszą przygodę przez planetę Kalori. W tym oto ostatnim akcie tej strefy, nie licząc bossa, pojawia się pewna taka ważna mechanika, którą dobrze byłoby zrozumieć. Widzicie te żółte klocki? Znikają w trzech sytuacjach. Albo kiedy sprężyna nas przez nie przerzuci, albo kiedy przez nie boostujemy, albo kiedy przeciwnicy przez nie przelatują. No i te klocki się zaraz po chwili pojawiają, więc no... Należy odpowiednio celować z momentem, kiedy skoczymy tak, żeby przeciwnicy nas nie zestrzelili, albo przeskoczyć odpowiednio i bardzo łatwo jest tutaj oberwać, naprawdę. Wydaje mi się, że twórcy pomyśleli, o, jest ten klocek, więc gracz zdąży zrobić unik. Pierwszy strzał trafi w klocek, drugi strzał trafi w gracza, poradzi sobie. No tylko niestety... Troszkę za szybko strzelają, przez co bardzo ciężko jest uniknąć. Więc trzeba zakładać, że jak strzelają, to od razu celują w nas. Uda mi się tutaj wskoczyć, zanim przeciwnicy zniszczą te klocki? Uda się? Aj, nie udało się. Musiałem zrobić chomik atak na końcu. I to w sumie tyle z tego aktu by było. This park is huge. Yeah, Eggman could be anywhere. Indeed I could, but I'm right here behind this generator. That's it, Hedgehog. Stand there and be a nice little target. Tails, is that you humming? Sonic, look out! Tails! Tails, buddy? He's my buddy now! What have you done to him? Me? I did nothing at all! Unless shooting him with my mind control beam that runs on alien energy counts as doing something to him, does it? To get to me, you're going to have to go through your best friend! This turned out much better than I could have hoped, and I only used a small prototype! Enjoy it while you can! Oh, I will. In fact, the only way to make this better would be to have you two fight! Come on, Tails! Snap out of it, dude! You don't want to do this! What the? Tails, buddy! Are you all right? Huh? Where am I? Why is my nose hair tingling? Lousy, cheap alien energy! Ran out of juice. Well, I'll get more. Lots more. And then I won't just control one little punk, but the whole universe. In the meantime, enjoy the park. I'll leave you your own private tour guide. Pay up, Tails! I told you he had an evil plot, and coming here was a good idea. There it is, straight from the horse's mouth. We didn't bet. Dang! Jeśli miałbym wybrać z całej serii Sonic jeden filmik, jedną scenkę, którą najbardziej gardzę, to na jednym z pierwszych dwóch miejsc znalazłby się ten filmik. Tails nawet nie umie poprawnie być opętany! No, to byłaby taka znakomita okazja, żeby była walka z bossem przeciwko Tailsowi. Taka znakomita okazja. Później w Sonic Lost World był podobny, zmarnowany wątek. No, chciałbym, żeby była walka z bossem, którym jest Tails. I żeby to nie był Sonic Rivals 2, bo chyba tylko tam takie coś się zdarzyło, bo tylko tam Tails umiał być poprawnie opętany, a w jakoś innych pozostałych grach nie umie. Jak już tak ciągle próbują pozbawić Tailsa umysłu, sprowokować taką walkę Sonic kontra Tails, no to mogliby chociaż łaskawie zrobić tego bossa. Ale bym sobie powalczył z Tailsem, no. Wtuk temu Pierunowi, no.
Ale chyba nigdy się nie doczekamy powrotnej walki z bossem przeciwko Talesowi. Chociaż też nie wiem za bardzo sobie wyobrażam, jakby to miało wyglądać. Ach, no i teraz zlamiłem z tym bossem. Zazwyczaj wystarczy po prostu dwa razy wiertłem się wkręcić w bossa i... Ach. No ale przynajmniej dobrze zginąłem, tutaj mam teraz czas omówić tego bossa. Bo tak skupię uwagę na tym, że Tails nie umie nawet być po wodzie opętany. Ten boss jest podzielony na dwie części. Podczas pierwszej części musimy się wspinać do tej dźwigni, niszcząc kule armatnie. Niektóre kule armatnie świecą. Jedne z nich dają pierścienie, inne z nich dają wispa. No i najbardziej nam zależy na tym wispie. To, co nam dadzą te kule armatnie, to jest oskryptowane. Ach, i znowu nie trafiłem, no. No niestety, hitbox jest dosyć mały. Zawsze mam właśnie problemy, w jaki sposób trafiać tego bossa. Właśnie dlatego, że zazwyczaj trafiam w niego tym wiertłem. W większości przypadków mi się to naprawdę udaje. Tylko coś teraz do tego nagrania mi nie wyszło. Kiedy wrócimy do pierwszej sekcji, to wtedy armaty zaczynają strzelać po dwa razy. Do tego jeszcze trudniej jest o tego wispa, dlatego żeby się do niego dostać, to musimy się dostać tutaj do góry, do tych górnych armat. No i niestety to nie jest aż takie proste, jak dostanie się do tej dolnej armaty, jak to było w przypadku pierwszej fazy, części, pierwszej ćwiartki bossa. No to teraz zostaje tylko jeszcze raz wiercić się w bossa i zakończyć tą walkę. Wiecie co, tak sobie myślę, że chyba nawet dobrze zginąłem. Mogliście sobie zobaczyć, jak wygląda bardzo nudna animacja śmierci. W klasycznych Sonicach wyglądało ładnie, moim zdaniem. I trochę nie rozumiem, czemu bossy jak giną wyrzucają z siebie pierścienie. Przecież te pierścienie już się do niczego nie przydadzą. Przecież jak już boss jest pokonany, to nic nie ma prawa zaatakować Sonica. Straciłem życie, to porozbijam te punkty, żeby odzyskać te życie. Wyjść na zero. No, i zupełnie jakbym nie zginął. Hey Sonic, did you give the guide your complaint? Oh, I gave it to him pretty good. Sup, Yakker? So did you get any more info out of him? Well, it wasn't easy, but yeah. Well, we know Eggman is going to use the energy he's stealing for a mind control weapon. Learn that one the hard way. Do we know how Eggman is getting all these aliens? Yeah, yeah. At first I thought that Yakker was talking about how Baldy Nosehair was using burps to do it. Hmm, he is pretty gassy. Maybe the smell would knock him out? I don't know, something doesn't seem right with that. That's what I said. It made no sense. Then I made a tiny adjustment and realized he was saying generators. So, no burps. Well, that's a relief. Tell me about it. So basically, Eggman is using 5 tractor beam generators to hold their planet in orbit while he scoops the aliens all up. Hold a whole planet? Well, it's tiny, but still, yeah. Okay, fine. 5 generators? Well, I've already leveled 2. So, if my math is correct, that leaves us 3 more of those bad boys to take out. Nobody said there'd be math, but I'm with you, buddy. We should get moving. Yakker says the aliens don't have much time. Once I start moving, I don't need much time. Soon, the mind control weapon will be full of energy I've siphoned from the aliens, and Sonic's world will be the center of my interplanetary theme park. Y'all reckon you'll be able to get yourself enough of that energy to take over the whole dang planet? Yes. I reckon I will. Where is your new voice chip? Got it right here, sir. Just need to install it. The beak bone's connected to the talk bone. The talk bone's connected to the mouth bone. There. Good as new. Finally. I don't think anything could have been more annoying than that cowboy chatter. Feeling ship-shape with me new voice chip, I am. I'm begging your pardon, Squire, but me and me matey are gonna sail off and search for that lover Sonic. I think that's the wrong chip. Really? Are you sure he doesn't normally speak in pirate? On the bright side, he's much more exotic now. Just go find him and fix that chip!
Shortly, I will have no need for those idiots. In just a few hours, Sonic's world will be under my control. When it is, it will be the crown jewel of my amusement park. The greatest amusement park in the universe! I think I gloated so hard I pulled a muscle. Ech, te głosy Kubota. Moim zdaniem najgorsza część tłumaczenia, także nawet nie wiem, w jaki sposób to tłumaczyć, żeby było wiernie oddane. No, odblokowaliśmy 3 ostatnie planety, które możemy przejść w dowolnej kolejności i do zobaczenia w następnej części.